Jesteśmy przed Teatrem imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie, gdzie wkrótce odbędzie się uroczysta gala. Strażacy podczas tej gali będą świętować jubileusz 30-lecia wejścia w życie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, zaś strażacy ochotnicy 100-lecie istnienia ochotniczych straży pożarnych. Jesteśmy w roku jubileuszowym w ogóle, bo nie tylko 30-lecie powołania Państwowej Straży Pożarnej świętujemy, ale również 100-lecie powstania Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ale również muszę tutaj dodać, bo może ktoś o tym zapomniał, również 30-lecie największego pożaru lasu w Polsce w 1992 roku w Kuźni Raciborskiej. Więc te trzy elementy chcemy jakby tutaj dość mocno podkreślić. Co się zmieniło po wejściu w życie tej ustawy? No to są rzeczy, które musiałbym dość długo opowiadać, ale przede wszystkim organizacja samej struktury przedtem zawodowych straży pożarnych, potem już i teraz Państwowej Straży Pożarnej. Przede wszystkim organizacja, zakres działań, a też bardzo ważnym elementem jest finansowanie naszej formacji. Szanowni Państwo, dzisiaj kończymy świętowanie tego roku jubileuszowego, a świętujemy go od 8 października zeszłego roku, od zasadzenia drzewka na skwerze w Alejach Łyskak obok pomnika pomordowanych 1942 roku. Dzisiaj kończymy świętowanie tego roku jubileuszowego. Dlaczego dzisiejszy dzień jest ważny również z perspektywy ochotniczych straży pożarnych? No jakże nie świętować stulecie trwania ochotniczych straży pożarnych, stulecie funkcjonowania, stulecie niesienia pomocy naszym mieszkańcom, ale też również i działalności ochotniczej straży pożarnej, bo też musimy o tym pamiętać, że działalność ochotniczej straży pożarnych to nie tylko to ratowanie życia i mienia, ale również i kreowanie życia kulturalnego, życia społecznego, scalania tej społeczności lokalnej. Więc myślę, że ta rola ochotniczej straży pożarnych na przestrzeni tych wielu, wielu lat była niesamowicie ważna. No a cieszy fakt, że tak naprawdę po tych 100 latach dalej ochotnicze straże pożarne odgrywają, myślę, że znaczącą rolę w naszym społeczeństwie. A dalej jest tak duże zainteresowanie przystąpieniem do ochotniczych straży pożarnych co kiedyś? Czy obecnie chyli się to trochę ku upadkowi, czy może wręcz przeciwnie, może się rozwija? Ja powiem szczerze, patrząc i obserwując to, co dzieje się z naszą młodzieżą i z młodzieżowymi drużynami pożarniczymi, to blisko 800 młodych dziewcząt i chłopaków, które już wiążą nadzieję i w jakiś sposób swoje funkcjonowanie z ochotniczymi strażami pożarnymi, a pewnie potem w konsekwencji czasu będą zasilali również szeregi Państwowej Straży Pożarnej. 3100 ochotników w naszym powiecie, no to już pokazuje chyba, myślę, że dosyć znaczącą siłę, 68 jednostek działających w naszym powiecie. Myślę, że jeżeli chodzi o powiat cieszyński, mamy się czym pochwalić. Ta praca z młodzieżą pokazuje też to, że ta ciągłość potem w ratowaniu, niesieniu pomocy naszym mieszkańcom, ale też i w kontekście wyszkolenia i uzupełnienia kadr jest na takim poziomie, której sobie oczekiwaliśmy. Oczywiście z pełną świadomością nad tym, że trzeba pracować dalej. Dla portalu OX.pl Joanna Świba.